Punkt ósmy Jezus idzie z Dotan do Endor Uzdrowienie chłopca pogańskiego Jezus z uczniami już późną nocą po pięciu godzinach drogi przybył do samotnej gospody, gdzie zaledwie jakie takie posłania znaleźli. W pobliżu była studnia pochodząca jeszcze z czasów Jakuba. Nazbierawszy chrustu, Rozpalili uczniowie ogień, by przyrządzić wieczerzę. Jeszcze w drodze i teraz rozmawiał Jezus z nimi obszernie, szczególnie w celu pouczenia Tomasza, Szymona, Manachema, małego Kleofasa i w ogóle nowszych uczniów. Tłumaczył im, że idąc za nim trzeba opuścić wszystko, bez zwłoki i tęsknoty, z zupełnym poczuciem znikomości ziemskich dóbr. Za to w królestwie Jego zostanie im to wszystko tysiąckrotnie zwrócone. Kazał im więc Jezus dobrze się zastanowić, czy zdolni są do takich ofiar i poświęceń. Niektórym uczniom nie bardzo się Judasz Iskariot podobał, a szczególnie Tomaszowi. Powiedział to teraz otwarcie Jezusowi, że Judasz nie podoba mu się, bo zanadto łatwo zmienia swe zdanie. Pytał więc Jezusa, dlaczego od razu przyjął Judasza, podczas gdy innym nieraz robił trudności. Jezus odrzekł na to wymijająco, że jak wszystko, tak i to przewidziane było i postanowione od wieków w opatrzności Bożej. Podczas gdy uczniowie udali się na spoczynek, poszedł Jezus sam w góry i tam długo się modlił. Rano przybyło do gospody kilku mieszkańców miasta Sunem, leżącego o kilka godzin drogi ku wschodowi. Ci prosili gorąco Jezusa, by udał się do nich i uzdrowił dzieci niebezpiecznie chore, bo dotychczas daremnie oczekiwali jego przybycia. Jezus rzekł na to, że teraz nie może spełnić ich prośby, bo inni go oczekują, lecz pośle im swych uczniów. Nie zadowoliło ich to jednak, bo jak mówili, nie mieli zaufania do uczniów. Kilku już było u nich, a żadnemu nie udało się uzdrowić nikogo. Koniecznie więc prosili, by Jezus własną swą osobą pojawił się u nich. Jezus upominał ich by uzbroili się w cierpliwość i obietnicę, że przyjdzie tam później, po czym wrócili do domu. Teraz szedł Jezus z uczniami w kierunku Endor. Po drodze przechodzili koło dwóch studzien, dawniej do Jakuba należących, przy których pojono jego trzody, przy czym nieraz z amorytami do sprzeczek przychodziło. Przed Endor, koło Jezrael, leżało pole łazarza. Zaś o dwie godziny drogi od Endor na północny wschód było pole Joachima i Anny. Dotąd odprowadzała Anna Maryję w jej podróży do Betlejem. Jednego z pasących się tu osłów dała Józefowi na własność. Osioł ten towarzyszył im w dalszej podróży, biegnąc wolno naprzód. Drugie pole miał znów Joachim z tamtej strony Jordanu, na granicy pustyni i lasu Efraim, niedaleko od Gazer. Tu schronił się Joachim na modlitwę, wyszedłszy zgryziony i smutny ze świątyni, i tu otrzymał z nieba wskazówkę, by udał się do Jerozolimy, gdzie przy złotej bramie spotkał się z Anną. Nie wchodząc do miasta. Zatrzymał się Jezus przy domach przedmieścia i nauczał. Uproszony przez ludzi, wchodził do niektórych domów i uzdrawiał chorych, między którymi było wielu przyniesionych z miasta. Byli i poganie, ale ci trzymali się na uboczu. Jeden tylko z nich, śmielszy widać lub przynaglony potrzebą, zbliżył się ku Jezusowi z siedmioletnim chłopcem, opętanym przez niemego diabła. I nieraz nie dającym się poskromić. I teraz za zbliżeniem się do Jezusa dostał napadu szału. Wyrwał się ojcu i ukrył w pobliskiej pieczarze skalnej. Ojciec tymczasem upadł na ziemię przed Jezusem i wyjawił mu swe zmartwienie. Jezus poszedł zaraz do jaskini i rozkazał chłopcu stanąć przed swoim Panem. Chłopiec wyszedł natychmiast z pokorą i upadł na twarz przed Jezusem. A ten włożył na ręce i rozkazał diabłu wyjść z niego. Chłopiec omdlał na chwilę, a szatan wyszedł z niego w postaci ciemnej pary, po czym chłopiec powstał i rzucił się całkiem zdrów ojców objęcia. Ojciec uściskał go. A upadłszy wraz z synem przed Jezusem na ziemię, dzięki mu składał. Jezus dał ojcu stosowne upomnienie i rozkazał mu, aby się dał ochrzcić w Ainon. Do endor nie wstępował Jezus wcale. Przedmieście, gdzie Jezus się znajdował, było o wiele piękniej zbudowane niż samo miasto. W wyglądzie miasta przebija się pewna martwota. Część miasta leży w gruzach. Mury walą się. Podobno na ulicach rośnie trawa. Poganie, mieszkający tu licznie, w zależności, zobowiązani są do robót publicznych. Mieszka także kilka bogatych Żydów, ale ci żyją skrycie, rzadko kiedy wychylając się na świat boży, jakby się bali, że ktoś czyha już na ich bogactwa. Stąd przybył Jezus po dwugodzinnej podróży w dolinę ciągnącą się od równiny Ezdrelon ku Jordanowi po północnej stronie gór Gilboe. Tu na wzgórku, jakby na wyspie, rozłożyło się miasto niewielkie, a bez, otoczone ogrodami i alejami. Koło miasta płynie rzeczka, a w dolinie na wschód od miasta stoi piękna studnia, zwana studnią Saula, bo tu niegdyś był zraniony. Jezus nie poszedł zaraz do miasta, tylko zatrzymał się na północnym stoku góry Gilboem. Stały tu rzędem domy wśród ogrodów i pól, na których leżało zgromadzone wielkie sterty zboże. Tu zatrzymał się Jezus w gospodzie, gdzie już na Niego czekali pokrewni mu starzy mężczyźni i niewiasty. Było wszystkich około piętnaście osób, dziewięciu mężczyzn i sześć kobiet. Porozumieli się oni już przedtem z Jezusem, iż się tu zejdą. Obecnie umyli mu nogi z oznakami szczerego szacunku, połączonego ze szczerą otuchą. Przyjechali tu oni wspólnie na osłach, by widzieć Jezusa i pomówić z nim. Wielu z nich zabrało ze sobą dzieci i sługi. Byli to przeważnie starzy ludzie. Krewni Anny, Joachima i Józefa. Był tam młodszy brat przyrodni Józefa, mieszkający w dolinie Zabulon, dalej ojciec oblubienicy Skany i krewna Anny z okolicy Seforis, u której Jezus przed ostatnim pobytem swym w Nazarecie uzdrowił ślepego chłopca. Życzeniem ich było, by jezus już raz sobie obrał gdzie stałe miejsce pobytu a nie podróżował więcej chcieli wybrać mu takie miejsce gdzieby spokojnie mógł żyć i gdzieby nie było faryzeuszów przedstawili mu ogrom niebezpieczeństwa na jakie się naraża ściągając na siebie rozgoryczenie faryzeuszów i innych sekt uznajemy w zupełności mówili. Cuda, jakie działasz, i łaski, które rozdzielasz. Lecz teraz miej i ty ojczyznę. Obierz sobie kącik, gdzie byś spokojnie nauczał, byśmy nie potrzebowali troszczyć się wciąż i trwożyć o ciebie. Rzekłszy to, zaczęli mu polecać różne miejscowości, stosowne na pobyt dla niego. Pobożni ci, a dobroduszni ludzie radzili to Jezusowi z wielkiej ku niemu miłości. Dochodziły bowiem do ich uszu ciągłe obmowy, przycinki i oszczerstwa ze strony niechętnych Jezusowi, a to ich martwiło i gniewało, chcieli więc temu położyć koniec. Na wniosek ich odpowiedział Jezus życzliwie, ale stanowczo i w inny sposób niż mówił do ludu i uczniów. Wyraźniej niż zwykł wytłumaczył im, że przybył dla spełnienia obietnicy, że musi spełnić wolę Ojca Niebieskiego. Nie przybyłem, mówił, spoczywać, nie przybyłem dla niektórych tylko ludzi, dla krewnych, lecz dla wszystkich narodów. Wszyscy są moimi braćmi i krewnymi. Miłość nie zna spoczynku. Kto pragnie nieść pomoc, musi wyszukiwać ubogich. Nie trzeba baczyć na wygodne życie? Królestwo moje nie jest z tego świata. Wiele zadawał sobie Jezus trudu, by przekonać tych dobrych starców, a ich zdziwienie rosło coraz więcej, coraz jaśniej pojmowali tę sprawę. Spoważnieli też zupełnie, czując, że tego zesłanego im Jezusa kochają coraz więcej. Tak, Rozmawiał Jezus, to z każdym z osobna, przechadzając się po górze w cieniu drzew, to znowu ze wszystkimi razem, pouczał ich i pocieszał. Na tym zeszedł dzień, po czym zasiedli wszyscy do skromnej wieczerzy, składającej się z chleba, miodu i owoców suszonych, które tu ze sobą przynieśli. Tegoż wieczora przyprowadzili doń uczniowie syna nauczyciela z przedmieścia Endor. Był to młodzieniec wykształcony, a miał zamiar zostać nauczycielem przy jakiejś szkole. Prosił on Jezusa, by przyjął go na ucznia, bo jako wykształcony zaraz może mu się przydać. Mógłby mu nawet Jezus dać jaki urząd. Jezus odprawił go jednak z niczym, mówiąc, że wiedza jego jest innego rodzaju niż ta, której potrzeba uczniom jego, i że zanadto widać w nim przywiązania do rzeczy doczesnych. Na drugi dzień, koło południa, odjechali krewni Jezusa ku górze Tabor. Tu rozdzielili się i każdy poszedł w swoją stronę. Mowa Jezusa pokrzepiła ich, pocieszyła. I oświeciła ich umysły. Nie zrozumieli wprawdzie wszystkiego, jednak uspokoili się i odjechali z tym mocnym przekonaniem, że były to słowa Boże, że Jezus ma słuszność i wie lepiej od nich, co ma czynić i jak postępować. Bardziej rozczulającym od przywitania był widok ich rozstania się z Jezusem. Żegnali się z nim wśród łez. Z szacunkiem połączonym z jakąś trwogą a zarazem otuchą. Jedni z nich jechali na osłach, inni szli pieszo w sukniach przepasanych z długimi kijami w ręku. Jezus i uczniowie pomagali im uprzejmie przy pakowaniu rzeczy i wsiadaniu, a potem odprowadzili ich kawałek drogi w dolinę. Punkt dziewiąty. Jezus w Abes i w Dabrat, koło Tabor. Następnie poszedł Jezus z uczniami w dolinę na wschód od Abes i po kwadransie drogi stanął u pięknej studni, przy której kobiety z miasta czerpały wodę. Niektóre z nich, ujrzawszy go, Pobiegły do domów stojących przed miastem, i wkrótce wróciły z tłumem mężczyzn i kobiet niosących miednice, chusty, chleb i owoce w kocykach. Umyto Jezusowi i uczniom nogi i podano im posiłek. Ponieważ coraz więcej ludzi się zgromadziło, nauczał Jezus zaraz przy studni, po czym zaprowadzono go do miasta. Tu, zaraz w bramie i dalej ze wszystkich domów wybiegali naprzeciw Niego chłopcy i dziewczęta z wieńcami i girlandami w rękach i otaczały Go w koło, cześć Mu w ten sposób oddając. Uczniom wydawał się ten natłok za wielkim, chcieli więc dzieci odprawić. Jezus jednak rzekł, – Wy się cofnijcie, a dziateczki dopuśćcie do Mnie. Przybliżyły się więc dzieci ku niemu, a Jezus obejmował je, garnął do siebie i błogosławił. Rodzice przypatrywali się temu, stojąc w drzwiach na galeriach podwórzowych. Jezus udał się prosto do synagogi, gdzie wszyscy się zebrali i tam nauczał. Potem zasiadł do wieczerzy, w której wzięło udział wielu mieszkańców miasta. Wieczerzę zastawiono w kuczce, do tego czasu jeszcze nierozebranej. Tomasz rozłączył się w Endor z Jezusem i powrócił do Afeki. Tu, w Abes, widziałam po raz pierwszy, jak niewiasty cierpiące na krwotok zbliżały się z zasłoniętymi twarzami wśród tłumu do Jezusa, dotykały się z tyłu rąbka jego sukni i odzyskiwały natychmiast zdrowie. W większych miastach nie wolno było takim niewiastom zbliżać się do ludzi. W mniejszych miejscowościach tak bardzo na to nie zważano. Podczas pobytu Jezusa w Abes przybył do Niego posłaniec z Kany od naczelnika miasta, który kazał Mu oznajmić, że syn Jego jest ciężko chory i prosił o natychmiastowe przybycie. Jezus uspokoił posłańca, że jest jeszcze na to czas i kazał mu czekać. Przyszło także dwóch posłańców, żydów, od pewnego poganina z Kafarnaum, który już raz za pośrednictwem uczniów prosił Jezusa o pomoc dla ciężko chorego sługi. Posłańcy błagali go gorąco, by zaraz pospieszył z nimi do Kafarnaum, gdyż inaczej sługa ów umrze. Jezus odpowiedział im, jak i tam temu, że przybędzie w swoim czasie i że nie umrze sługa. Po tej odprawie przysłuchiwali się posłańcy nauce Jezusa. Mieszkańcy tutejsi są to przeważnie gileadyci z Jabes mieszkali dawniej w Gilead, lecz za czasów arcykapłana Helego, powstały między nimi kłótnie, a sędzia, umyślnie tam wysłany, rozsądził sprawę tak, że kazał pewnej ich części tutaj się osiedlić. Jak wyżej wspomnieliśmy, była tu tak zwana studnia Saula, przy której tenże został zraniony i umarł potem na południowym stoku Wyżyny. Mieszkańcy tutejsi, dosyć zamożni, trudnią się wyrobem koszyków i mat z sitowia, obficie rosnącego w pobliskich bagnach, utworzonych przez spływającą wodę górską. Sporządzają także lekkie, przenośne chaty plecione. Prócz tego trudnią się uprawą roli i hodowlą bydła. Saul. I Czarownica z Endor Razu pewnego stało wojsko izraelskie obozem przed Endor koło Jezrael, a przeciw nim nadciągnęli z sunem Filistyni. Walka obopólna już się zaczynała, gdy Saul wymknął się z obozu z dwoma towarzyszami i w cieniach zmierzchu wieczornego udał się do Endor. Wszyscy trzej przebrani byli w suknie prorockie. Wreszcie stanęli przed jakimś rumowiskiem stojącym poza obrębem miasta, gdzie mieszkała znana czarownica, z którą Saul się chciał widzieć. Była to niestara jeszcze nędzna kobieta, powszechnie pogardzana. Mąż jej włóczył się po kraju ze skrzynką na plecach, w której było pełno lalek. Zachodził najczęściej do żołnierzy lub pospolitego Motłochu. I mamił łatwowiernych sztuczkami kuglarskimi. Czarownica w żaden sposób nie chciała spełnić żądania nieznajomego jej męża w obawie, że ten zdradzi ją przed Saulem, który swego czasu srogo występował przeciw Czarnoksięstwu. Ustąpiła jednak, gdy Saul zaprzysiągł jej uroczyście, że tego nie uczyni. Z izdebki więc, dość porządnie wyglądającej, zaprowadziła wszystkich trzech do piwnicy, gdzie Saul żądał, by mu wywołała ducha Samuela. Wiedźma postawiła ich na środku, zakreśliła wkoło nich koło na ziemi, ponakreślała różne znaki, a przed Saulem poukładała różne figury z kolorowej wełny. Sama stanęła naprzeciw niego, mając przed sobą na ziemi miednicę z wodą, po bokach zaś wolną przestrzeń. W rękach trzymała małe płyty, podobne do metalowych zwierciadełek i już to zbliżała je ku sobie, już to przesuwała nad wodą. Wymawiała przy tym jakieś słowa, kilka razy głośno krzyknęła wskazawszy przedtem Saulowi, w które z pól przegrodzonych nitkami ma patrzeć. Przez takie sztuczki diabelskie umiała ona wywoływać obrazy bitew, pochodów wojennych lub podobizny osób, chciała więc i Saulowi takie malowidła pokazać. Zaledwie jednak zaczęła swe zaklęcia, ujrzała obok siebie jakieś zjawisko. Pełna trwogi puściła zwierciadełka do miednicy i krzyknęła. Oszukałeś mnie! Ty jesteś Saul! Saul uspokajał ją, że nie potrzebuje się niczego obawiać i zapytał, co właściwie widziała. Święci wychodzą z ziemi, rzekła czarownica. Jakże to wygląda? zapytał Saul, nie widząc sam nic przed sobą. Wiedźma, Drżąc ze strachu na całym ciele, rzekła: Widzę jakiegoś starca w kapłańskich szatach. Rzekłszy to, przywołała bliżej Saula, a sama uciekła z piwnicy. W tej chwili ujrzał Saul przed sobą Samuela. Trwogą przejęty upadł przed nim na twarz, a Samuel, a raczej duch jego, rzekł: Dlaczego mnie niepokoisz? Kara Boża spadnie na ciebie. Jutro będziesz ze mną w gronie umarłych. Filistyni pobiją Izraelitów, a na twe miejsce zostanie Dawid królem. Opanowany boleścią i trwogą leżał Saul jak martwy na ziemi. Po chwili podnieśli go towarzysze i oparli o ścianę. Czarownica przyniosła mu chleba i mięsa, a towarzysze zachęcali go, by się posilił, lecz nadaremnie. Zanim stąd odeszli, radziła kobieta Saulowi, by nie szedł na pole walki, lecz udał się do Abez, gdzie mieszkańcy jako gileadyci są mu przychylni. Saul usłuchał tej rady i z brzaskiem dnia przybył na miejsce. Tymczasem Filistyni wyparli Izraelitów poza wzgórza Gilboe. Jeden oddział Izraelitów zwrócił się w ucieczce w stronę Saula, podczas gdy reszta wojska uciekała inną stroną. Saul siedział na wozie, a drugi wóz stał za nim. Zewsząd nadbiegali już Filistyni, zarzucając uciekających gradem strzał i pocisków nie wiedzieli jednak o obecności Saula między uciekającymi. Jeden z pocisków trafił nieszczęśliwie Saula i ciężko go zranił, co widząc, Giermek skierował wóz z drogi, gdzie wczoraj Jezus się widział z krewnymi, ku południowemu stokowi Wyżyny. Inni puścili się w dalszą ucieczkę. Czując, Saul, że śmierć się zbliża, Zażądał od Giermka, by skrócił mu życie. Ten jednak nie chciał podnieść ręki na swego króla. Postanowił więc Saul sam to uczynić. Postawił miecz na wozie ostrzem do góry i oparł się na jego koniec przez przednią poręcz wozu, urządzoną tak, że można ją było otworzyć. Nie mógł jednak paść na niego. Wtedy Giermek otworzył ową ruchomą poręcz, która opadła, a Saul, straciwszy podporę, runął na własny miecz. Potem rzucił się na swój miecz i Giermek. Nieco później przebiegał tędy pewien Amalekita, a poznawszy w leżącym trupie Saula, zabrał strój jego i odniósł Dawidowi. Po bitwie znaleźli Filistyni ciało Saula i przynieśli do obozu, jak również ciała jego synów. Ci ostatni polegli prędzej od niego, w miejscu więcej oddalonym na wschód. Ciała ich Filistyni poćwiartowali. Potok płynący doliną zwie się Kadumim. Jest o nim wzmianka w pieśni Debory. Tu przebywał czasami i głosił swe proroctwa, prorok Malachiarz. O trzy godziny drogi od Abez leży pogańskie miasto Scytopolis. Od studni poszedł Jezus z uczniami jeszcze dalej na wschód, potem zwrócił swe kroki ku północy. Przeszedłszy północną wyniosłość doliny, przybył po trzech godzinach drogi do stóp góry Tabor od strony wschodniej. Z północno-wschodniego stoku góry spływa potok Kison, opływa górę i płynie stąd ku równinie Ezrelon. W załomie pierwszego tarasu taboru leży miasto Dabrat, którego środkiem przepływa Kison. Rozciąga się stąd widok poprzez wyniosłą wyżynę Saron, aż ku miejscu, gdzie Jordan wypływa z jeziora. Jezus zatrzymał się w gospodzie, przed miastem, i dopiero na drugi dzień wszedł do miasta Dabrat, gdzie zaraz zebrał się wkoło niego tłum ludzi. Uzdrowił tu tylko kilku chorych, których mu przyniesiono. Ludzie niewiele tu chorują, gdyż jest tu bardzo zdrowe powietrze. Miasto ma wiele pięknych budynków. Jeszcze teraz przypominam sobie jeden dom o obszernym podwórzu, otoczonym wkoło kolumnadą. Na podwórze wchodziło się po schodach, a z podwórza wiodły znów schody na dach. Zaraz za miastem zaczynają się przedgórza taboru, na szczyt którego wiodą wężykowate drogi. Na szczyt idzie się blisko dwie godziny. Wzdłuż murów miasta obozują rzymscy żołnierze. Tu odbywa się także pobór podatków. Pięć głównych ulic wiedzie przez miasto, a każdą z nich zamieszkuje osobny cech rąkodzielniczy. Kwitną tu bowiem różne rzemiosła, chociaż gościniec publiczny nie przechodzi przez miasto, tylko o dobre pół godziny drogi dalej. Miasto całe, jak również wszelkie dochody, należą do Lewitów. Zaledwie o kwadrans drogi stąd biegną słupy graniczne Ziemi i z Sahar. Synagoga stoi na wolnym placu, a obok niej dom, w którym się Jezus zatrzymał. Dom ten obrał Jezus, bo tu mieszkał syn jednego z braci Józefa, jego opiekuna. Brat ten Józefa, imieniem Elia, miał pięciu synów, z których jeden imieniem Jesse. Właśnie tu mieszka. Jest to starszy już człowiek, ma żonę i sześcioro dzieci, trzech synów i trzy córki. Dwaj synowie, Kaleb i Aaron, liczą już osiemnaście do dwudziestu lat. Na prośbę Ojca przyjął ich Jezus za swoich uczniów. Mają mu towarzyszyć później w dalszej drodze w głąb kraju. Jesse ma pod sobą pobieranie dochodów dla lewitów, kieruje również fabryką tkacką, skupuje wełnę w wielkiej ilości, a rękodzielnicy zamieszkujący całą tę ulicę czyszczą ją, przędą i wyrabiają z niej doskonałe tkaniny. Ma prócz tego pracownię w wielkim budynku, gdzie wyciskają zioła, Częścią zebrane na górze tabor, częścią sprowadzane z obczyzny i wyrabiają z nich to farby, to orzeźwiające soki, napoje lub wonne olejki. Stoją tu w korytach okrągłe, wydrążone pnie. Do nich wkłada się zioła i wytłacza ciężką stępą. Sok spływa rurami, poprowadzonymi aż poza dom, z których każda opatrzona jest zatyczką. Po ukończeniu wytłaczania zasuwa się podstępy kliny. W ten sposób sporządzają także olejek z mirry. Jesse jest bardzo pobożny jak i cała jego rodzina. Dzieci chodzą codziennie modlić się na górę Tabor, a on sam nieraz im towarzyszy. W tymto domu zamieszkał Jezus z uczniami. Byli tu faryzeusze i saduceusze. W miejscowości tej był niby rodzaj konsystorza. Obecnie odbyli wspólną naradę, w jaki sposób mają pokrzyżować plany Jezusowi. Jezus tymczasem poszedł wieczorem z uczniami na górę Tabor, gdzie na jego polecenie zebrała się gromadka ludzi i tam przy świetle księżyca, nauczał późno w noc. Na południowo-wschodnim stoku taboru jest grota z małym ogródkiem, w której często przemieszkiwał prorok Malachiasz. Na samej zaś górze jest druga grota z ogrodem, gdzie przebywał Eliasz z uczniami, podobnie jak na Karmelu. W grotach tych zbierają się teraz pobożni Żydzi na modlitwę. Na północnym stoku góry leży miejscowość Tabor, od której i góra wzięła nazwę, a o niecałą godzinę drogi na zachód leży znów jakaś miejscowość zwrócona ku Seforis. W dolinie zaś, patrząc w stronę Afeki, leży Hasalot, z południowej strony góry, na północ od Naimy. Najdalsza to część Ziemi Zabulon, z tej strony. Wiedziałam także i późniejszą jej nazwę, i widziałam, iż mieszkali tu krewni Jezusa, a mianowicie siostra Elżbiety, nazywająca się Rodę, tak samo jak służebnica Marii. Marka owa Rodę miała trzy córki i dwóch synów. Jedna córka była jedną z tych trzech wdów, przyjaciółek Maryi, których dwaj synowie byli uczniami Jezusa. Jeden z synów Rody pojął za żonę Maroni. Po jego śmierci poszła bezdzietna wdowa, podług prawa zakonu, drugi raz za mąż, za krewnego pierwszego jej męża, niejakiego Eliuda, siostrzeńca matki Anny i powiła mu syna Martialisa. Eliud umarł wkrótce, a Maroni, zostawszy drugi raz wdową, przeniosła się do Naim. Zwano ją powszechnie wdową z Naim. Tego to właśnie jej syna, Martia Lisa, wskrzesił pan z martwych. Nazajutrz nauczał Jezus na placu przed synagogą. Z okolicy przyprowadzono mnóstwo chorych, na co faryzeusze bardzo źli byli, wiedząc, że Jezus znowu moc swoją okaże. Wdabrat Mieszkała pewna bogata niewiasta, imieniem Noemi. Oszukiwała dawniej swego męża i żyła w nieprawych związkach, tak że mąż ze zgryzoty umarł. Obecnie zawiadywał jej majątkiem pełnomocnik, któremu także dawno już obiecała swą rękę, ale i tego oszukiwała. Niedawno tam w Dotan słyszała naukę Jezusa i od tego czasu. Zmieniła się zupełnie. W sercu uczuła szczery żal za grzechy i jedynym jej pragnieniem było otrzymać z rąk Jezusa przebaczenie grzechów i pokutę. Przyszła więc teraz i podczas gdy Jezus nauczał i uzdrawiał, starała się koniecznie zbliżyć ku niemu. Jezus jednak udaremniał jej zabiegi, zwracając się wciąż gdzie indziej. Widząc te jej usiłowania, faryzeusze przystąpili do niej i radzili jej, by wróciła do domu, bo przecież powinna się wstydzić, zwracać publicznie na siebie uwagę. Niewiasta jednak nie dała się powstrzymać. Wiedziona pragnieniem pojednania się z Bogiem przedarła się przez tłum do Jezusa, upadła przed nim na ziemię i zawołała, wyznając przed wszystkimi swą winę. Panie, czy mogę uzyskać jeszcze łaskę i przebaczenie? Nie mogę tak dłużej żyć. Grzeszyłam ciężko względem mego męża, a teraz oszukiwałam człowieka, który zarządza mym domem i majątkiem. Nie wszyscy słyszeli jej wyznanie, bo działo się to na boku, a przy tym zagłuszał jej słowa hałas, jaki spowodowali faryzyusze, cisnąc się zewsząd za nią. Przyjąwszy od niej wyznanie grzechów, rzekł Jezus: Powstań, grzechy twoje są ci odpuszczone. Niewiasta prosiła o naznaczenie jej pokuty, lecz Jezus odłożył to na inny raz. Powstawszy, Zdjęła z siebie wszystkie klejnoty, takie jak pierścienie, agrafy, sznury zdobiące ramiona i szyję, oderwała perły, którymi wyszyte było nakrycie głowy i oddała to wszystko Faryzeuszom na jałmużnę dla ubogich, po czym spuściwszy zasłonę na twarz, odeszła. Jezus poszedł teraz do synagogi, gdyż już zapadał szabat. Zanim Poszli złoszczeni Faryzeusze i Saduceusze. Czytano o Jakubie i Ezawie: Pierwsza Księga Mojżesza 25, 19-34 i Malachiasz 1 i 2. Tłumacząc pismo, porównywał Jezus urodziny Jakuba i Ezawa z czasem obecnym. Jak Ezaw i Jakub mówił mocowali się w łonie matki tak obecnie nie ma zgody między synagogą a świętymi zbawienia pragnącymi ludźmi ezaw jest typem zakonu wcześniejszego co do czasu ostrego i surowego jednak zakon ten podobnie jak ezaw sprzedaje Jakubowi swe prawo pierworództwa za misę soczewicy za wonność różnych zwyczajów i zewnętrznych przepisów Jakub zatem otrzymuje błogosławieństwo, rozmnaża się w liczny naród, a Ezaw musi mu służyć. Porównanie było tak piękne i trafne, że faryzeusze nic temu nie mogli zarzucić. Spierali się jednak długo z Jezusem. Zarzucali mu, że jedna sobie stronników, że po całym kraju zakłada gospody, na których urządzenie trowoni się mienie i grosz bogatych wdów, podczas gdy to powinno być obrócone na użytek synagogi i nauczycieli. A czyż, mówili, nie stanie się tak i zmieniem Noemi? Jakim prawem mógł Jezus odpuszczać jej grzechy? Czy uczynił to bez żadnych widoków korzyści? Następnego dnia nie poszedł Jezus do synagogi, tylko do szkoły, gdzie uczyli się chłopcy i dziewczęta. Dzieci te przyszły potem na podwórze domu Jessego, gdzie Jezus jadł obiad, a on upominał je i błogosławił. Zjawiła się tam także owa nawrócona wczoraj niewiasta ze swym pełnomocnikiem. Jezus rozmawiał z każdym z osobna i z obojgiem razem, dając im odpowiednie wskazówki. W obecnym stanie rzeczy nie miała już owa niewiasta brać go za męża, zwłaszcza że to był człowiek z niższego stanu. Odstępowała mu tylko część swego majątku, a resztę oddawała na biednych, pozostawiając sobie tylko tyle, Ile koniecznie potrzebnym było do utrzymania. Po uczcie szabatowej, w czasie gdy zwykle Żydzi idą na przechadzkę, zeszły się liczne Żydówki do gospody domu, żony Jessego i tu w obecności Jezusa zajęły się pouczającą grą szabatową. Była przy tym i nawrócona Noemi. Grata! Polegała na tym, że mówiono różne przypowieści, zadawano sobie wzajemnie zagadki i różne, bardzo trafne i wzruszające pytania. Pytano się na przykład, gdzie każda ma swój skarb: czy pomnaża go handlem, czy zataja go, czy dzieli go z mężem, czy bierze go z sobą do synagogi, czy lgnie doń bardzo sercem. Podobnie zadawano pytania tyczące się wychowania dzieci. Czelatki i tym podobnych. Jezus także stawiał pytania. O oleju i lampie, o paleniu się pełnej lampy, o wylaniu oleju, a wszystko to mówił w znaczeniu przenośnym. Gdy zadał podobne pytanie jednej niewieście, rzekła radośnie. Tak, mistrzu, ja zawsze troszczę się gorliwie o lampę szabatową. Sąsiadki jej Roześmiały się z tej odpowiedzi, bo zapytana nie zrozumiała wcale właściwego znaczenia słów Jezusa. Jezus objaśniał trafnie niezrozumiałe pytania. Jeżeli która z bawiących się źle odpowiedziała, musiała złożyć jakąś ofiarę na ubogich. Ta ostatnia ofiarowała kawałek płótna. Potem napisał Jezus przed każdą z grających zagadkę na piasku. I każda musiała napisać obok tego rozwiązanie. Stosownie do tego, nauczał potem, rozwijając ogólnie przed ich oczyma obraz ich złych skłonności i wad. Każda czuła się głęboko wzruszona tym, co się do niej stosowało, a przecież nie potrzebowała się rumienić przed towarzyszkami o niczym niewiedzącymi. Upomnienia te. Tyczyły się głównie przekroczeń popełnionych w czasie świątkuczek, bo łatwiej było w ten czas ugrzech przy większej niż zwykle swobodzie i ogólnej uciesze. Pod wpływem tych słów udały się potem niektóre z grających do Jezusa, wyznawały przed Nim grzechy i prosiły Go o odpuszczenie i pokutę. Jezus chętnie udzielał im odpuszczenia grzechów, dołączając do tego duchowne pociechy. Podczas tej nauki siedziały niewiasty w półkole na kobiercach i poduszkach przy kolumnadzie podwórza wsparte o kamienne ławki. Uczniowie i przyjaciele domu stali po obu stronach w pewnym oddaleniu. Nie mówiono zbyt głośno, by nie zwabiać z ulicy ciekawych, którzy, wdrapując się na mur, byliby przeszkadzali. Siedziano bowiem pod gołym niebem. Przy końcu złożyły niewiasty Jezusowi w podarunku różne korzenie, cukry i wonności. Jezus oddał to wszystko uczniom do rozdzielenia między ubogich, których pewnie podobna niespodzianka nigdy jeszcze nie spotkała. Zanim Jezus poszedł do synagogi na zakończenie szabatu, przysłali do Niego Herodianie. By zeszedł się z nimi w pewnym oznaczonym miejscu, gdyż chcą z nim pomówić. Na to rzekł Jezus surowo do posłańców: Powiedzcie tym obłudnikom, dwujęzycznym żmijom, że jeśli chcą ze mną mówić, to znajdą mnie w każdej synagodze. Tam też dam odpowiedź im i im podobnym. W ten sposób. Ostro ich skarciwszy, poszedł Jezus do szkoły. Tu nauczał Jezus znowu o Jakubie i Ezawie, o zakonie i łasce o dzieciach ojca i niewolnikach. Występował przy tym ostro przeciw faryzeuszom, saduceuszom i Herodianom, co ich do coraz większej pobudzało złości. Mówił o ciągłych wędrówkach Izaaka w latach głodowych, o zasypianiu studni przez Filistynów, odnosząc to do swego urzędu nauczycielskiego i prześladowania ze strony faryzeuszów. Wykazywał, że spełniło się to, co przepowiedział prorok Malachiarz: Imię moje stanie się wielkim w ziemiach Izraela. Od wschodu do zachodu słońca zajaśnieje imię moje między poganami. Wymieniał potem Jezus wszystkie szlaki swych wędrówek, jakie odbył z obu stron Jordanii, dla rozsławienia imienia Pana, dodając, że nie ustanie w wędrówce, aż dojdzie do celu. Słowa malachiasza, syn powinien czcić swego ojca, a niewolnik swego pana, wytłumaczył na niekorzyść faryzeuszów. Zawstydzeni przeciwnicy, nie mogli nic dokazać przeciw niemu. Po wyjściu ludzi z synagogi wybierał się i Jezus z uczniami stąd, gdy wtem w podwórzu zaszli mu drogę faryzeusze. Otoczywszy go w koło, zażądali, by teraz sprawił się im ze swego postępowania, gdy nie ma nikogo, bo nie potrzeba wszystkiego pospólstwu rozgłaszać. Zadawali mu więc różne podstępne pytania, szczególnie co do stosunku Żydów do Rzymian, którzy właśnie tu obozowali. Odpowiedziami swymi zmusił ich Jezus wkrótce do milczenia i wreszcie na poły pochlebnie, na poły groźnie zażądali od Jezusa, by zaprzestał swych wędrówek z uczniami, ciągłych nauk i uzdrawiania chorych, gdyż inaczej oskarżą go jako burzyciela pokoju i rokoszanina, i na każdym kroku będą go prześladowali. Wtedy odrzekł im Jezus: W wędrówkach moich znajdziecie zawsze aż do końca koło mnie uczniów, nieumiejętnych. Grzeszników, ubogich i chorych. Wyście pozostawili ich w nieświadomości, przyprawiliście ich o grzech, ubóstwo i chorobę, a ja, czyż mam ich tak pozostawić? Czy nie mam się ująć za nimi? Widząc faryzeusze, że nic mu nie zrobią, stali się wreszcie na pozór ugrzecznieni. I razem z nim wyszli z synagogi. W sercach ich jednak kipiała złość przeciw niemu, pomieszana z mimowolnym podziwem.